Stelarz, moim i Państwa gościem jest radca prawny, mediator z Kancelarii Traktat w Cieszynie, Izabela Górny. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest mediacja. No właśnie, co to jest mediacja? Mediacja to jest alternatywny sposób rozwiązywania sporów poza sądem przy udziale osoby trzeciej, która tą osobą jest mediator. On jest neutralny i bezstronny. Neutralny jest dlatego, że jest obojętny co do przedmiotu sporu, bezstronny, bo nie opowiada się po żadnej ze stron. Jego zadaniem jest tutaj doprowadzenie do tego, aby strony osiągnęły wzajemne porozumienie. W mediacji mamy dwie strony wygrane. W sądzie mamy stronę wygrywającą i przegrywającą. O neutralności tutaj świadczy jeszcze ta okoliczność, że mediacje odbywają się w siedzibie mediatora, nie w sądzie. Siedziba mediatora to jest siedziba jego prowadzonej działalności. I tutaj można jeszcze dodatkowo wskazać jako na plus, że strony podczas mediacji mogą w ugodzie jakby dodatkowe kwestie sobie jeszcze uregulować, poza tym, co jest objęte sporem. Jakie są korzyści płynące z mediacji? Korzyści płynące z mediacji to przede wszystkim jest oszczędność czasu, pieniędzy. Już wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Idąc do sądu, musimy mieć na uwadze to, że sprawa skierowana do sądu podlega opłacie. Następnie musimy się liczyć z kosztami, często z opiniami biegłych, ponoszone są tutaj zaliczki, koszty pełnomocników profesjonalnych, a przy mediacji tutaj kosztami jest wynagrodzenie mediatora. Są to dużo znacznie niższe koszty niż od postępowania sądowego. Jeżeli chodzi o oszczędność tutaj czasu, wiemy dobrze, że jeżeli kierujemy sprawę do sądu, to od momentu wniesienia tutaj wniosku bądź pozwu na termin rozprawy czeka się minimum miesiąc. A mediację możemy już w tym okresie przeprowadzić. I to jest tutaj bardzo na plus, jeżeli chodzi o korzyści z mediacji. Kolejną korzyścią to jest tak zwane niepalenie za sobą mostów. To jest przy mediacji strony dążą do tego, żeby uregulować w jakiś sposób dotychczasowe relacje i także stosunki na przyszłość. Tak? Na przykład w biznesie jest to bardzo potrzebne. W przypadku, kiedy na przykład mamy jakiś kontrakt, i strony do tej pory miały dobrą współpracę i wyszły jakieś niedogodności, tak, związane, nie wiem, z daną umową, to po co od razu palić ze sobą mosty, skoro mogą tutaj podjąć próbę ugodowego załatwienia jeszcze przed mediatorem i uregulowania tego na przyszłość. Co daje stronom konfliktu taka ugoda zawarta przed mediatorem? Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej. Więc daje bardzo dużo. Strona może na tej podstawie osiągnąć to, co potrzebowałaby osiągnąć w sądzie. Tak? I tutaj ważne jeszcze jest to, że w przypadku ugody zatwierdzonej przez sąd, sąd potwierdza tym samym, że jest to ugoda zgodna z przepisami prawa, jest to ugoda wykonalna, więc strona nie musi się tutaj niczym przejmować. Może ją także dodatkowo w razie potrzeby zaopatrzyć w tytuł wykonalności i następnie skierować do komornika, żeby egzekwować tutaj zapisy ugody, jeżeli strony by dobrowolnie jej nie wykonywały. Jeżeli chodzi tutaj o korzyści finansowe, to w przypadku zawarcia takiej ugody, jeżeli zawarliśmy ją na etapie już prowadzonej sprawy sądowej, to sąd zwraca nam część tutaj poniesionych wydatków. I teraz istotny jest moment, czy na przykład ta ugoda była zawarta przed terminem rozprawy już wyznaczonej, czy po terminie rozprawy, już kiedy rozprawa już pierwsza rozprawa była. Bo tutaj mamy, jeżeli to było przed rozpoczęciem, to będzie tutaj zwrot 100% tej opłaty sądowej. Jeżeli jest w trakcie prowadzonej już rozprawy, no to będzie 75% dla stron zwrotu. Więc duża oszczędność tutaj. Chciałam jeszcze dodać, jeżeli chodzi tutaj o korzyści z mediacji, że tutaj taką korzyścią jest także i to, że strony mają możliwość wyboru mediatora z wymaganymi kwalifikacjami w zależności od tego, co jest tak naprawdę przedmiotem sporu, bo mamy mediatorów, którzy zajmują się tutaj mediacjami typowo rodzinnymi, mamy mediatorów, którzy zajmują się mediacjami gospodarczymi, rówieśniczymi, także tutaj strona ma możliwość wyboru sobie mediatora konkretnego. W sądzie takiej możliwości nie mamy. Dostajemy tutaj, sędzia jest przydzielony i tutaj strona sobie nie może wybierać tutaj sędziego taki, który by się mu podobał. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o mediację i korzyści, to zwracam uwagę, że tutaj w mediacji strony mają tutaj taki komfort, że same to porozumienie sobie mogą dowolnie ustalić i jest to odbywa się to w warunkach bezstresowych, bo w sądzie przy sprawie sądowej, wiadomo, sama wizyta w sądzie to dla normalnej osoby to jest dosyć duży stres. A przy mediacji tutaj odbywa się to na całkowitym neutralnym gruncie, nie ma tu żadnych przesłuchań, strony prowadzą swobodną rozmowę i to należy uznać za duży plus mediacji. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, dziękuję Państwu. Moim i Państwa gościem była Izabela Górny, radca prawny, mediator z Kancelarii Traktatów w Cieszynie.